W treści zadania powiedziane jest, że każdy z samochodów A, B i C porusza się ze stałą prędkością i mamy wybrać samochód, który porusza się najszybciej. Mamy trzy możliwe odpowiedzi i mamy wybrać jedną z nich. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i obliczenia, który z tych trzech samochodów jedzie najszybciej: A, B czy C. No to po kolei. W przypadku samochodu A. Nie musimy nic obliczać, bo widać na tym znaku, że jedzie on ze stałą prędkością 50 km na godzinę. Samochód B przejeżdża odległość D km w H godzin. W oparciu o równanie 55H równe jest d. Zobaczmy, czy w jakiś sposób da się to zdanie przekształcić tak, żeby otrzymać km na godzinę. 55 h równe jest d, albo można powiedzieć w odwrotnej kolejności, że d równe jest 55 h. Prędkość to inaczej odległość przejechana w określonym czasie odległość albo droga przez czas. Czyli jeżeli podzielimy obydwie strony tego równania przez liczbę godzin, to otrzymamy po lewej stronie odległość przez czas d przez h i po prawej zostanie 55. Podzieliliśmy tylko obydwie strony przez h. To wyrażenie to przebyta droga przez czas. Droga d podana jest w kilometrach, czas h w godzinach, czyli jednostka tych 55 to kilometry na godzinę. No i wiemy, że samochód B porusza się z prędkością 55 km na godzinę. Samochód A jechał z prędkością 50 km na godzinę, czyli póki co B jest najszybszy. Ale to nie koniec obliczeń. Samochód C przejeżdża dystans 135 km w ciągu 3 godzin. Znowu obliczmy na tej podstawie tempo, z jakim się porusza, drogę jednostkową przebytą w jednostce czasu 135 km w ciągu 3 godzin. Dzieląc te dwie wielkości, otrzymamy prędkość w kilometrach na godzinę. Ile to jest 135 przez 3? Chyba 45, sprawdźmy dokładnie. 135 przez 3, 3 mieści się w 13 4 razy, 4 razy 3 to 12, odejmujemy 1, spisujemy piątkę, 3 mieści się w 15 5 razy, no i mamy 45. 5 razy 3 to 15 i reszta 0. Czyli prędkość samochodu C to 45 km na godzinę. Samochód A jedzie z prędkością 50 km na godzinę, samochód B jedzie z prędkością 55 km na godzinę, samochód C jedzie z prędkością 45 km na godzinę, czyli najszybszy jest samochód B. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Pytanie jest takie: w której zależności współczynnik proporcjonalności pomiędzy Y i X jest taki sam jak w równaniu 3Y równa się 27X? Zastanówcie się na początek samodzielnie, w których z tych odpowiedzi współczynnik proporcjonalności jest taki sam jak w tym równaniu. Może najpierw wyznaczmy współczynnik proporcjonalności z tego równania. 3y równe jest 27x. Jeden ze sposobów na wyznaczenie współczynnika proporcjonalności jest taki, że przekształcamy równanie do postaci y równe r razy x. I wtedy R jest współczynnikiem proporcjonalności. I tak zróbmy. Żeby uzyskać taką postać, wystarczy podzielić obydwie strony przez 3. Otrzymujemy y równe 27 przez 3 to 9 razy x. I wiemy już, że współczynnik proporcjonalności, który nas interesuje, to 9. I dokładnie taka jest odpowiedź A. Y równe 9x, czyli współczynnik proporcjonalności wynosi 9. Zaznaczamy A. W drugim 2Y równe jest 18X i znowu, żeby otrzymać taką postać, wystarczy podzielić obydwie strony równania przez 2. Otrzymujemy Y równe 9X i znowu współczynnik proporcjonalności wynosi 9. Odpowiedź B też zaznaczamy, też jest poprawna. Sprawdźmy odpowiedź C. Kiedy x równe jest 1, y równe jest 9. Albo odwrotnie. Y, czyli 9, równe jest 9 razy x. 9 razy 1. Współrzędne tego punktu to 1 i 9. Widać, że wartość y to 9 razy wartość x. Wartość y to 9 razy wartość x. Czyli znowu współczynnik proporcjonalności wynosi 9. Zaznaczamy również odpowiedź C. I moglibyśmy skończyć, bo powiedziane jest, że mamy wybrać 3 odpowiedzi. Ale dla pewności sprawdźmy jeszcze pozostałe dwie. W odpowiedziach T i E zależności pomiędzy x i y przedstawione są w postaci tabel. Razy ile musimy pomnożyć x równe 3, żeby przekształcić w y równe 1 trzecia? Musimy trójkę pomnożyć razy 1 dziewiątą. Otrzymamy 1 trzecią. Z 6 do 2 trzecich tak samo musimy pomnożyć razy 1 dziewiąta, albo mówiąc inaczej, podzielić przez 9. W odpowiedzi D współczynnik proporcjonalności wynosi 1 9 Y równe jest 1 9 razy X. To nie jest poprawna odpowiedź. W odpowiedzi E z 2 do 18 przemieszczamy się mnożąc razy 9. To ciekawe. Mamy czwartą poprawną odpowiedź. A miało być 3. Z 4 do 27 chyba już nie mnożymy razy 9. Mnożymy razy coś innego. Razy 7. Razy niecałe 7. Szóstkę musimy pomnożyć razy 6, żeby otrzymać 36. Ta ostatnia tabela to w ogóle nie jest żadna zależność proporcjonalna. Tu po prostu nie ma współczynnika proporcjonalności, żadnego. Tym bardziej liczba, której nie ma, nie jest dziewiątką.